Dobra, pokażę wam, jak będę nawijał tego drugiego głośnikowca, bo już jeden mam zrobiony. Tu mam taką samoróbkę nawijarkę z silnikiem bodajże tam 250 W i z przekładnią. Silnik, przekładnia, ośka 16, nagwintowana na pręt na 8. Jak widać, tutaj zaklinowana jest już karkas, owinięty papierem. I co? Tutaj sobie w tle lecą jakieś tam moje filmy na YouTubie. I będę nawijał. Drut przygotowany jest 0,25 DNE2. Na uzwojenie anodowe drut 1 mm na uzwojenie już głośnikowe, bo to będzie ten właśnie na tych, ten duży głośnikowiec ma wyglądać w ten sposób identycznie jak ten. No i życzę miłego oglądania. No, nie zwracajcie uwagi na moje komentarze, bo czasami naprawdę się machnę, dopiero później jak oglądam film na YouTubie, to sobie myślę, Boże, jaką głupotę pieprznąłem. I... Aha, przygotowana jest kawałek świeczki, parafiny, wosku, hot air, żeby podgrzewać, żeby wosk wszedł w taki zwykły hot. Żeby wszedł wosk, no i lutownica jest potrzebna, żeby ten wosk po prostu kapać na to uzwojenie, nie? Żeby wszedł, zresztą zobaczycie wszystko na filmie. Nie wiem, tutaj chyba postawię. Będzie widać może coś. Dobra. Jest to single-ended, więc jedno, bez odczepu, uzwojenie i działamy. Zaczynamy od założenia drutu. Musimy wziąć tak szurki kawałek. Najpierw założymy na prowadzenie. Musimy go tutaj zacisnąć. Licznik zerowany. Ten transformator robię bez przekładek, tak jak tamten, bo nie wiem, żeby mi to wszystko się zmieściło. Żeby mi to się zmieściło, to muszę tutaj tylko wosk, żeby usztywnić uzwojenia. Co drugą warstwę wosk i jedziemy z koksem. Musimy przełożyć przez otworek, żeby się zakleił. Z zapasem
Ok, zakładamy tak, żeby było tutaj pół, pół obrotu, żeby nam się nie dyndał owinięty do sobotu. W sumie to można odciągnąć, to tu było te całe. Dobra, i zaczynamy gnięcie. Mamy dwa zwoje. Ustawmy sobie prowadzenie odtąd. Czternaście zwojów już, jeszcze ponad 3200. Słaby marszant jest. Trochę to... Musimy zacisnąć mocniej. No i dobra, i możemy iść na kawę. Zaraz wam pokażę, jak będzie pierwsza warstwa. Dobra, pierwsza warstwa, pokażę wam, jak to wygląda. Tak to wygląda, zwój przy zwoju. I co? I teraz wosk. Teraz wam pokażę, jak to robię. Wstawmy to. Mamy wosk, weźmy lutownicę. Delikatnie musimy pokapać na to, tak żeby ładnie uszczelnić z jednej strony. Każdy po trochu, żeby nałożyć ten wosk na przewód, nie? Na drut. No, to ładnie obcieka, możemy sobie rozsmarować. No i dobra, mamy już wosk naniesiony, ale teraz, żeby on ładnie wszedł nam w międzyzwoje, to ustawiamy chota na 130, u mnie jest to jest minimum, co mogę ustawić. I musimy przygrzać delikatnie, ten wosk się rozpuści, wejdzie. Nie wiem, czy kamerkę pokazuje.
nadmiar może ściągnąłem palcem tego wosku. Wygląda cewka już nasączona woskiem. Ładnie się oblało i zaraz będzie druga warstwa. Zwoi weszło na pierwszą warstwę, teraz następna, nie? I tak 3070 zwoi musimy machnąć. Jak ten naciąg? Nie, to dobre. Dobra, niech sobie się układa, się nawinie, to zaraz się odezwę. Dobra, pokażę wam, jak nasączam tą cewkę. Tak może z bliska. Zobaczmy, czy tutaj stąd będzie widać. Widać. Żeby drutu nie dotknąć grotem, to zaraz będzie. Jest pokapane z jednej strony. Pokapiamy tutaj coś jest, pokapiamy z drugiej. O. Nie za dużo, żeby potem nam wszystkie zwoje weszły. To. Okej. Tak co drugą warstwę można śmiało, bo smarować tak samo świeczko, to trzeba byłoby co jedną warstwę, żeby tego wosku trochę było. No i dobra, teraz może postawię tu. Zaraz, gdzie ta cewka widać? Widać, zaraz zobaczycie, co się dzieje z ceweczką. Nie przekraczamy 130 stopni, żeby drutu nie potopić, nie? Nadmiar ścieknie. Można ściągnąć palcem. No i dobra. Wosk wsiąkł. Więc zaraz przestawimy. No, a mam ile jeszcze? Znaczy, mam 711 zwoi tu już napięte. No i dobra. Niech sobie się winie. Thank you.
nadmiar wosku. Nie chcę, żeby go było tutaj sporo, bo tu ma wejść 3700 zwoi, 0,25 i 107 zwoi jedynki jeszcze na ten. Wejdzie, na tamten weszło, to i na ten wejdzie. No dobra, niech sobie się minie. I będą wszystkie transformatory już do tego wzmacniacza. To już jest ostatni, nie? Także ja pozdrawiam. Dajcie tam łapki do góry. Jak chcecie, to mogę nawinąć wam do puszpula transformator konkretny. Zaraz będzie koniec warstwy, także na razie. A tak wyglądają właśnie dwa transformatory i mniej więcej rozmieszczenie elementów. Dajcie, powyciszam tu trochę. O. Mniej więcej tak to będzie wyglądać. Z tym, że dojdą osłony z aluminium, takie identyczne jak chassis. No i brzegi. Brzegi będą z drzewa takiej wielkości. Też te boki. Tylko że z tego ładnego drzewa. No i już takie wielkie to nie będzie. To by było na tyle. Dzisiejszy dzień zakończony. Transformatory wszystkie są posprawdzane. 10 W śmiało przyniesie, nawet 20. Grubym drutem winięte i to by było na tyle. No. Jeszcze może małe zbliżenie, jak to wszystko wygląda. To te kółeczka to. Pokrętła są, tylko nie są jeszcze zamontowane potencjometry, także tak wyszły trawka i zasilające główne. A tak w całości.